Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, no rozmawiamy rzeczywiście w warunkach takiego swoistego paradoksu, bo mamy problemy w Polsce, także w Europie z demografią, a z drugiej strony no, dosyć wysoka populacja ma problem z płodnością. Jeśli pojawiają się jakieś metody leczenia niepłodności, to wywołują ostre kontrowersje. Padało tutaj takie sformułowanie o naprotechnologii i to w takim kontekście, jakby naprotechnologia była w Polsce zabroniona. No przecież nic takiego nie ma i każdy, kto chce korzystać z tej metody, myślę, że może. Przez jednego z parlamentarzystów ruchu Palikota rządowy program in vitro został określony jako program zastępczy. No właśnie nie, to nie jest program zastępczy, to jest bardzo realny, bo tak naprawdę to dyskusja do tej pory o różnych projektach ustaw o in vitro, to był dopiero temat zastępczy, bo od wielu lat nie udało się żadnych regulacji w tym temacie uchwalić. A projekty były od sasa do lasa i bardzo lewicowe i takie, które zakazywały in vitro i określały jakieś kary za stosowanie in vitro. Żadnej regulacji nie udało się uchwalić, a póki co chyba jesteśmy trochę w lesie i nawet nie ratyfikowaliśmy konwencji bioetycznej Rady Europy, nie przyjęliśmy różnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego, które regulują postępowanie z tkankami ludzkimi, które zakazują między innymi praktyk eugenicznych czy selekcji płci, a także badań na embrionach czy tworzenia embrionów ludzkich do celów naukowych. I w tym kontekście wydaje mi się, że powinniśmy jako parlament wreszcie doprowadzić do tego chociaż małego kroku, ale który może się okazać krokiem milowym, by ratyfikować i konwencję bioetyczną Rady Europy i przyjęcie tych dyrektyw, które regulują te bardzo podstawowe kwestie. Dziękuję bardzo.